Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Kosecki. Na co dzień pracuję jako konsultant systemów Business Intelligence w firmie Comarch. I w dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Państwu dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja odnośnie modułu dedykowanego Business Intelligence rozwiązaniu Comarch ERP XL. W tej prezentacji chciałbym Państwu co nieco powiedzieć o koncepcji Business Intelligence, czyli szeroko rozumianym raportowaniu zarządczym w procesie kierowania firmą oraz przedstawić wybrane nowości, które wprowadziliśmy na przestrzeni ostatniego roku w tym module. Moją prezentację chciałbym rozpocząć od takich fundamentalnych pytań, które zapewne każdy z Państwa sobie zadaje. Wielu z Państwa zastanawia się, jak wygląda kwestia rentowności produktów, które Państwo sprzedają, jak wygląda kwestia realizacji planu sprzedażowego, czy to w rozbiciu na poszczególnych handlowców, czy też poszczególne działy sprzedażowe, jak wygląda wydajność linii produkcyjnych, czy jak wygląda cykl życia produktów. Na te inne pytania mogą Państwo znaleźć odpowiedzi w module Business Intelligence, który jest dedykowany systemowi Comarch ERP XL. Szanowni Państwo, jaka jest wartość rozwiązań Business Intelligence? Dlaczego są one tak istotne w procesie kierowania firmą? Dlaczego są one tak istotne w szeroko rozumianym pojęciu, kontrolingu? Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka fundamentalnych punktów. Pierwszy z nich jest to skrócenie czasu analizy i podejmowania istotnych danych. Szanowni Państwo, przy pomocy rozwiązań Business Intelligence mogą Państwo w znacznym stopniu zautomatyzować proces raportowy. Mogą Państwo uniknąć manualnego raportowania i dzięki temu zaoszczędzić sobie sytuacji, w których podczas manualnego raportowania będzie dochodziło do różnego typu przekształcań, zakłamań czy też błędów ludzkich, które mają bezpośredni wpływ na analizy, które Państwo otrzymują. Inną istotną zaletą rozwiązań Business Intelligence jest kwestia łatwego dostępu do danych z różnych źródeł. Przy pomocy rozwiązań klasy Business Intelligence mogą Państwo dokonywać analizy z różnych źródeł, mogą być to różnego typu pliki płaski, różnego typu bazy. Nie są Państwo ograniczeni tylko i wyłącznie do jednego systemu. Dodatkowo przy pomocy rozwiązań Business Intelligence mogą Państwo dokonywać pogłębionej analizy na różnym poziomie szczegółowości, mogą Państwo dokonywać analizy na poziomie całej firmy, jak i na poziomie poszczególnych pracowników. Co warto wspomnieć przy rozwiązaniach Business Intelligence, jest to kwestia gromadzenia wszystkich danych w jednym miejscu. To znaczy wszystkie dane, wszystkie potrzebne informacje gromadzone są w jednym centralnym miejscu. Jest to tak zwana hurtownia danych. Jest to taki byt informatyczny, w ramach którego dane są w odpowiedni sposób agregowane i przechowywane. Dzięki temu mają Państwo szybki dostęp do raportów. I Szanowni Państwo, w tym momencie chciałbym przedstawić dwa takie przykłady analiz. Wykorzystują nasi klienci rozwiązania Comarch Business Intelligence. Pierwszym z nich jest to producent ryżu kasz i innych produktów sypkich. No i ten klient jest bardzo mocno zainteresowany, jak wygląda kwestia uzysku na produktach, zarówno tych standardowych, jak i produktach ubocznych. I taki raport ten klient otrzymuje cyklicznie przy pomocy rozwiązań Comarch Business Intelligence. Drugą analizą, którą klient jest zainteresowany, jest to kwestia analizy wydajności. Tutaj mówimy o porównaniu czasu rzeczywistego potrzebnego na wyprodukowanie wyrobu względem czasu zaplanowanego. Czyli ten bardzo ważny aspekt kontroli, bieżącego monitoringu, wartości zaplanowanych względem wartości zrealizowanych. Drugi klient jest to producent wód i napojów słodzonych. No i ten klient jest bardzo mocno zainteresowany, jak wygląda kwestia analizy odchyleń produkcyjnych. Wartości zrealizowane względem wartości zaplanowanych. No i oczywiście wartości zrealizowane chcielibyśmy analizować na różnym poziomie, czy to poszczególnych brandów, czy też zakładów produkcyjnych. Szanowni Państwo, jak wygląda schemat systemu Comarch ERP XL BI? Tak jak mogą Państwo zobaczyć na grafice, mamy część transakcyjną, system ERP. W ramach tego systemu są dane w odpowiedni sposób ewidencjonowane, w odpowiedni sposób przechowywane. No i mamy tę część analityczną, czyli część Business Intelligence, w ramach której te dane są w odpowiedni sposób przetwarzane tak, żeby móc wykorzystać je później do analizy, tak, żeby móc je w odpowiedni sposób zwizualizować, tak, żeby móc później w odpowiedni sposób dystrybuować do osób zainteresowanych. Po to właśnie, żeby móc podejmować lepsze decyzje biznesowe, po to właśnie, żeby móc wcześniej wykrywać pewnego typu zagrożenia, czy też reagować na pojawiające się szanse. I Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ofertę Business Intelligence dla systemu Comarch ERP XL, to tak jak mogą Państwo zobaczyć na ekranach, mamy dostępnych kilkanaście obszarów analitycznych, w ramach których mogą dokonywać Państwo szerokich analiz,
Jeśli chodzi całkiem konkretnie o dostępne standardowe analizy, przygotowaliśmy dla Państwa 287 raportów oraz 57 dashboardów, które pozwalają na dokonywanie analiz na bardzo różnym poziomie szczegółowości, uwzględniając różne obszary analityczne. Jeżeli chodzi o kwestie wizualizacji, wykorzystują Państwo zapewne różne moduły systemu Comar HRP Excel, w ramach tych modułów gromadzone są dane. No i teraz kwestia odpowiedniej wizualizacji. Mamy dostępne obecnie dwa narzędzia analityczne, narzędzia raportowe. Pierwszym z nich jest to księga raportów, jest to aplikacja desktopowa, która już jest dostępna, powiedzmy sobie, kawał czasu na rynku. Drugim z nich jest to nowoczesna webowa aplikacja Comar BI Point, która umożliwia analizę danych przy pomocy różnego typu wykresów, wizualizacji graficznych, tak jak Państwo mogą teraz zobaczyć, wskaźników, tabel. Jest to pewnego typu następca aplikacji Księga Raportów. I w tym momencie, Szanowni Państwo, chciałbym przejść do prezentacji na żywo tego narzędzia, aplikacji Comar BI Point. Pierwszą kwestią, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to kwestia, jak w szybki i łatwy sposób możemy zbudować raport aplikacji Comar BI Point. Tak jak Państwo mogą zobaczyć, w panelu po lewej stronie mamy dostępne miary i wymiary. Miary są to wartości liczbowe, które pochodzą z Państwa systemu. Wymiary są to pewnego typu cechy, opisy, atrybuty, przy pomocy których możemy zdefiniować miary. No i Szanowni Państwo, chciałem przeanalizować, jak wygląda kwestia sprzedaży. W tym celu wybieram interesującą mnie miarę. Przyciągam do pola miar. Widzę, jaka jest sprzedaż wartość. Interesuje mnie również sprzedaż ilość. W tym celu wybieram tą miarę, dociągam tutaj do odpowiedniego pola. No ale Szanowni Państwo, to dla mnie za mało. Chciałbym wiedzieć, jak wygląda sprzedaż w rozbiciu na poszczególne kanały dystrybucji, w rozbiciu na poszczególne grupy produktowe, czy też poszczególne produkty. W tym celu wybieram interesujące mnie wymiary. Tak jak wspomniałem, pierwszym z nich niech to będzie kanał dystrybucji. Tutaj mogę śmiało zobaczyć, jak wyglądała sprzedaż w rozbiciu na poszczególne kanały dystrybucji. Chcę widzieć, jak wyglądają grupy produktowe. Wybieram ten wymiar, przyciągam do pola wymiarów. No i tutaj już same produkty, więc wybieram wymiar produkt nazwa. No i Szanowni Państwo, mogę sobie dokonywać analizy od ogółu do szczegółu, analizując poszczególne poziomy. Chcę widzieć, jak wygląda sprzedaż w sklepie internetowym. W tym celu rozwijam ten element. Tutaj mam już informacje, jak wygląda sprzedaż w poszczególnych kategoriach. No i tutaj ostatni poziom szczegółowości, czyli poszczególne produkty. Drugą analizą, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to już dashboard. Dashboard jest to taka siatka, kokpit menadżerski, przy pomocy którego możemy dokonywać wizualizacji danych, wykorzystując różne elementy, tak jak Państwo w tym momencie widzą. Są to różnego typu kolorowe wskaźniki, czy też wykresy różnego typu, czy też tabele. No i taki przykład takiej analizy, tutaj mam taki dashboard, kontrola jakości. No i tutaj na pierwszy rzut oka możemy szybko zobaczyć, jakie są najczęstsze powody niezgodności. Dodatkowo widzimy, jaki jest odsetek wyrobów niezgodnych per konkretnego dostawcę. Mogę przeanalizować, jakie są najczęściej uszkodzone towary już po wybraniu danego dostawcy. Mam pełny podgląd do informacji. Innym interesującym dashboardem, który chciałem Państwu zaprezentować, jest to dashboard z obszaru IoT. Czym jest IoT? IoT może być rozumiane jako pewnego typu system, w ramach którego zostaną przedmioty, pewnego typu urządzenia w odpowiedni sposób oczujnikowane, połączone ze sobą za pomocą sieci internetowej. No i te dane płynące z tych przedmiotów możemy również w odpowiedni sposób analizować. No i przy pomocy takiego dashboardu możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała liczba zdarzeń w rozbiciu na poszczególne zasoby, które oczujnikowaliśmy, jak wyglądał priorytet zdarzeń, czy to był priorytet średni, czy też wysoki. No i oczywiście na samym dole mamy podgląd do najczęściej występujących zdarzeń. I w tym momencie, Szanowni Państwo, wracam do mojej aplikacji i chciałbym powiedzieć o takim obszarze analitycznym, który mocno rozbudowaliśmy na przestrzeni ostatniego roku, jakim jest obszar środków trwałych. Szanowni Państwo, dodaliśmy nowe analizy, nowe dashboardy, przy pomocy których mogą dokonywać Państwo analizy, jak wyglądała amortyzacja w rozbiciu na poszczególne miesiące, jak wygląda kwestia środków trwałych, które są przypisane do likwidacji, czy też analizować poszczególne środki trwałe przypisane do jednostek.
Jeżeli chodzi o samą aplikację wizualizacyjną, aplikację Comarch BI Point, to również tutaj wprowadziliśmy szereg nowości na przestrzeni ostatniego roku. Pierwszą z nich, na którą chcemy zwrócić Państwa uwagę, jest to nowa szata graficzna aplikacji. Tak jak mogą Państwo zobaczyć, tak wyglądała wersja przed zmianami, a tak wygląda aktualna wersja. Docelowo aplikacja Comarch BI Point, raport w aplikacji będzie wyglądał w ten sposób przy pomocy nowego interfejsu, który jest zgodny z językiem tworzenia aplikacji Comarch. Co daje nam ten nowy interfejs? Daje nam przede wszystkim większą przejrzystość aplikacji, możemy się łatwiej po niej poruszać oraz mamy więcej dodatkowych funkcjonalności. Jeżeli chodzi o inną, nową funkcjonalność, no to są, Szanowni Państwo, nowe formaty eksportu. Dodaliśmy na przestrzeni ostatniego czasu takie formaty eksportu jak pliki, jak format CSV, HTML, MHT, RTV czy TXT. Dodatkowo mamy możliwość odpowiedniego dopasowania szerokości raportów, czy też zmienienia jego orientacji. Inną ciekawą kwestią jest kwestia odświeżania danych w czasie rzeczywistym. Są przypadki, kiedy Państwo chcą analizować dane w czasie sprzętu rzeczywistego, to pochodzą z systemu Excel, z innych źródeł. Jest to również możliwe przy pomocy aplikacji Comarch BI Point. Tutaj jednak muszą Państwo uważać na taką kwestię, żeby te dane w odpowiedni sposób ograniczyć, sparametryzować tak, żeby nie wpływało to na wydajność systemu ERP. Inną ważną kwestią, jeżeli mówimy o aplikacji Comarch BI Point, to jest to kwestia wieloźródłowości. Ten temat pojawia się za każdym razem, kiedy wspominamy o tej aplikacji. Szanowni Państwo, jest to tak naprawdę jedna z tych funkcjonalności, które wyróżnia aplikację Comarch BI Point spośród innych dostępnych na rynku. Jeżeli Państwo wykorzystujecie w swoich firmach różnego typu pliki płaskie, arkusze kalkulacyjne, czy mają Państwo dedykowane systemy, z których chcą również pobierać dane do analizy, to jest to możliwe za pomocą aplikacji Comarch BI Point, gdzie te dane mogą Państwo analizować przykładowo w połączeniu z danymi pochodzącymi z systemu Comarch ERP Excel. I na samo zakończenie mojej pierwszej prezentacji takie krótkie podsumowanie głównych korzyści oferty Business Intelligence dla systemów Comarch ERP. Co nas wyróżnia? Wyróżniają nas następujące elementy. Przede wszystkim gotowy zasób dostępnej wiedzy. W ramach zestawu predefiniowanych raportów i dashboardów otrzymują Państwo gotowy zasób raportów, gotowy zasób analiz, które mogą również rozbudowywać o własne analizy ad hoc i to odbywa się przy pomocy aplikacji Comarch BI Point. Jeżeli mówimy o ofercie Business Intelligence dla systemów Comarch ERP, no to musimy wspomnieć tutaj również o tym aspekcie pogłębionej integracji. Obydwa rozwiązania pochodzą od tego samego dostawcy. Dzięki temu ten czas potrzebny na wdrożenie takiego modułu jest znacznie krótszy niż w przypadku rozwiązań customowych. Dodatkowo cena jest również odpowiednio konkurencyjna. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o moją pierwszą prezentację poświęconą tematowi Business Intelligence dla systemu Comarch ERP.